Można sobie zobaczyć na YouTubie ASMR China, Hainan, a sprzed 2 tygodni materiał, gdzie te delegacje zagraniczne oglądają po prostu to, co Chińczycy robią, i bardzo łatwo zauważyć, że mamy tutaj do czynienia z państwami globalnego południa, po prostu. Tylko tak jak mówię, no, Chiny będą się zachowywać jak żółw. W momencie, kiedy świat zwariuje, no to Chiny chcą być gotowe na to szaleństwo i się od tego szaleństwa po prostu móc odciąć, żeby przetrwać. Witam Was serdecznie wszystkich na spotkaniu z panem Leszkiem Ślasykiem, który jest politologiem, ekspertem dotyczącym do spraw Chin. Jest od 30 lat związany również zawodowo z Chinami. Bardzo dziękuję, że zgodził się pan z nami porozmawiać. To wielka przyjemność. Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie. Zacznijmy od trudnych pytań. Jakie zmiany nas czekają z perspektywy Chin w 2024 roku? Jakie zmiany? Myślę, że jeżeli chodzi o same Chiny, niewielkie. To, co jest przedmiotem zainteresowania w opinii publicznej i polityków na Zachodzie, nie do końca jest ośrodkiem i jądrem zainteresowania władz chińskich, Chin i Azji jako takiej. Więc zgodnie z hasłem zeszłorocznego zjazdu 20 KPH, Chiny po prostu cały czas funkcjonują w turbulentnej rzeczywistości międzynarodowej. Jak to określono, są gotowe na porywiste wiatry i sztormowe uderzenia burzy. Więc myślę, że niewiele się zmieni. To jest też jeden z wątków książki, którą kończę właśnie. Czyli Chiny będą się po prostu w maksymalnie szybkim tempie uniezależniać tego, co się dzieje na świecie, czyli budować taki twór autarkiczny, który pozwoli funkcjonować Chinom jak najbardziej niezależnie od tego, jak będą się układać różnego rodzaju koniunktury polityczne, ze szczególnym uwzględnieniem tego, co się dzieje za oceanem spokojnym. Więc no, myślę, że nic dramatycznego, jeżeli chodzi o porównanie z rokiem minionym, w bieżącym roku się nie wydarzy. A co w takim razie Chiny mogą przynieść do świata w najbliższym roku? Myślę, że to, co już widzimy od pewnego czasu, czyli w taką myśl, taką inspirację dla państw globalnego południa, że można pójść inną drogą niż ta, która dotychczas wydawała się jedyną słuszną, czyli drogą, gdzie głównym przedmiotem troski poszczególnych państw, władców, jest gospodarka, gdzie to właśnie poprzez gospodarkę dochodzi się do żołądków, a potem serc czy obywateli, czy poddanych, w zależności od tego, z jakim systemem mamy do czynienia. I że to stanowi tak naprawdę kwintesencję trwania władzy i tego mandatu, czy mamy do czynienia z władzą wybierano w drodze wyborów, czy władzą na przykład pochodzącą z niebios, jak w przypadku księstw czy królestw. Ale tak, no, Chiny stały się taką inspiracją i myślę, że ten proces rozdzielania się naszej hemisfery, czyli Zachodu, od globalnego południa będzie postępował, i czym więcej będzie sygnałów, czy też takich impulsów niekorzystnych i negatywnych ze strony Zachodu, tym więcej państw będzie z tego globalnego południa kibicować Chinom. Tak to się dzieje w tej chwili, i ten proces, jeżeli nie zostanie przemyślany między innymi przez Europę, będzie postępował. Ostatni zjazd partii, o którym pan mówił, przyniósł wiele postanowień. Czy któreś z nich już zostały wdrożone albo są w trakcie wdrażania, które będą miały też wpływ globalnie na nas, na Europę, na Stany Zjednoczone? Myślę, że wszystkie, bo to, co zjazd przyniósł, potem potwierdziły dwie sesje.
jak to w Chinach bywa już od kilkudziesięciu lat. I tutaj no, mamy do czynienia z sytuacją, która jest no, dość w przypadku Chin dość oczywista. Co jest postanowione, jest robione po prostu, tak? Na tym polega też pewnego rodzaju nieporozumienie i niezrozumienie Chin, że to jest specyficzny ustrój, w którym no, zalecenia władzy są realizowane w miarę możliwości. Te zalecenia, musimy to też mieć na uwadze, są zawsze bardzo ogólne, one mają charakter ogólny. Też realizacją szczegółów tych zaleceń, uzyskiwaniem, osiąganiem celów zajmują się już inne siły, nie władze centralne. Tak to nie działa. Natomiast no, są określane ogólne cele, między innymi no, tymi celami w najbliższych latach dla Chin jest po pierwsze uzyskanie niezależności w maksymalnie dużym wachlarzu branż przemysłowych. To jest jedna z historii. Uzyskanie przewagi technologicznej, między innymi w obszarze sztucznej inteligencji, ale również jeżeli chodzi o badania kosmosu, badania podstawowe, w technologie związane z komputerami kwantowymi, czy energetyka jądrowa, i to wszystko po prostu jest realizowane w mniejszym lub większym stopniu w zgodzie z tymi krótkookresowymi celami. Natomiast w rachunku ogólnym no, Chiny dążą tam, gdzie postanowiono. Po prostu tak to już lat kilkadziesiąt działa no, możemy to wypierać, ale no, w wielu obszarach widzimy, że no, ten specyficzny system ustrojowy po prostu funkcjonuje w tych specyficznych uwarunkowaniach kulturowych, czyli w chińskiej charakterystyce to po prostu działa. Czy pan jako osoba, która jest związana przez 30 lat z Chinami, był zaskoczony jakimiś postanowieniami z tego ostatniego zjazdu, czy to wszystko było raczej do przewidzenia, ten kierunek dalszy obierany przez Chiny? W tej perspektywie niewiele mogło zaskoczyć tak naprawdę, bo tutaj właściwie od początku XXI wieku widać, dokąd Chiny zmierzają i że faktycznie w okolicach 2050 roku chcą zgodnie z tym, co deklarują oficjalnie, głośno, nie kryją się z tym, chcą wrócić na to miejsce, które utraciły przed wojnami opiumowymi. Więc tutaj w tych kwestiach ogólnych nic nie zaskakuje. Natomiast mnie zaskakuje to, co się dzieje w ostatnich 2-3 latach, czyli taka kumulacja różnego rodzaju zdarzeń, mniejszych czy większych, zwłaszcza z obszaru nauki i technologii, które jeszcze 10 lat temu po prostu nigdy bym nie uwierzył. Nie byłoby nikogo, kto byłby w stanie mnie przekonać, że Chiny i Chińczycy są w stanie dokonywać tego typu progresu, biorąc pod uwagę między innymi to, że system edukacji w Chinach w ogóle się nie zmienił. On z drobnymi korektami wciąż głównie bazuje na opanowywaniu pamięciowym materiału, więc zdaje się, że to nie są warunki dla rozwoju samodzielnego myślenia, innowacji, a jednak to, co mnie nie zaskakuje, aczkolwiek zatrważa, to chociażby rozwój bardzo gwałtowny chińskiej motoryzacji i to, że jeszcze 3 lata temu w ogóle nie słyszeliśmy o chińskich samochodach, a dzisiaj okazuje się, że one są nawet na polskim rynku. Z ostatnich rozmów wiem, że co najmniej będzie tych marek 10 w tym roku na polskim rynku. Marek. Nie modeli, marek. I to jest taka rzecz, która mnie frapuje i zaskakuje, to znaczy skala. Mówimy tutaj o motoryzacji, przemyśle motoryzacyjnym. A ten przemysł motoryzacyjny to jest między innymi też i rozwój energetyki, bo samochody głównie elektryczne.
Tutaj dochodzi też rozwój systemów informatycznych, systemów telekomunikacyjnych. W zeszłym roku firma Huawei zaprezentowała w Barcelonie na targach system 5,5G. Za 3 lata ma zostać skomercjalizowany system 6G. Produkcja samochodów to też i robotyka, i tutaj też są rozwiązania sztucznej inteligencji. Samochody generalnie, my już tego nie możemy obserwować, ponieważ infrastruktura technologiczna na to nie pozwala. Natomiast samochody chińskie, jak i też szerzej azjatyckie, po prostu zmieniają swój charakter, są już czymś innym niż to, do czego przywykliśmy, jeżeli chodzi o pojęcie samochodu. One są już faktycznie coraz bardziej samochodami, czyli robotami, które mają za zadanie przewozić swoich pasażerów z punktu A do punktu B, a pasażerowie w tym czasie niekoniecznie muszą się zajmować prowadzeniem samochodu, mogą się zajmować rozrywaniem się albo innymi zajęciami, na przykład drzemką. Tu, jeżeli chodzi o te nowe samochody, nowe propozycje chińskie, proponuję zaglądanie co tydzień. Publikujemy na stronie Chiny24.com przynajmniej jeden artykuł na temat nowości z tego chińskiego rynku motoryzacyjnego, i one są naprawdę zaskakujące, bo to nie chodzi o to, że mamy do czynienia z samochodami elektrycznymi, które są coraz tańsze, coraz lepsze, coraz wydajniejsze, bo i baterie się zmieniają nieustannie, ale o to, że te samochody stają się coraz bardziej unikalne, jeżeli chodzi o nowe rozwiązania inżynieryjne, na przykład zawieszenie, na przykład napędy. To jest też takie zjawisko, które mnie zaskakuje, czyli nieustanne gonienie króliczka. Tutaj te uwarunkowania wewnętrzne chińskie powodują, że firmy chińskie nie mają szans na monopolizowanie rynków, bo tutaj państwo stawia poważne zapory. Rynek się nasyca. Mamy coraz więcej, no, około 400 producentów samochodów w Chinach w tej chwili. W związku z tym, no, te firmy szukają przestrzeni na zewnątrz i odnajdują. No i wobec tych zjawisk tak naprawdę nie mamy nic do zaproponowania oprócz barier celnych, na przykład, co nie jest żadnym rozwiązaniem. Dzisiaj czytałem, że firma BYD, czyli w tej chwili największy producent samochodów elektrycznych na świecie, właśnie rozgląda się za terenem pod budowę fabryki w Europie, więc bariery celne w ogóle nie mają żadnego zastosowania. No a te zmiany dotyczące obszarów technologicznych różnych, między innymi energetyki, to taki jeden z moich koników, robotyka, energetyka. No tutaj się dokonują rzeczy zupełnie zaskakujące, czyli na przykład już uruchamianie, nie praca koncepcyjna czy budowa prototypu, tylko podłączanie do sieci generatorów, przepraszam, reaktorów jądrowych czwartej generacji. Czyli czegoś, o czym my mówimy jako o projekcie przyszłości, natomiast w Chinach te projekty przyszłości są realizowane fizycznie już dzisiaj, teraz. Między innymi, jeżeli pojedziemy na wyspę Hainan, możemy sobie obejrzeć siłownię jądrową, gdzie zainstalowano pierwsze SMR-y, czyli te małe reaktory modułowe. One są w Chinach. My mówimy o rzeczy, która może powstanie za 10 lat, natomiast nie przypomnę sobie teraz nazwy tego konkretnego reaktora, on 2 tygodnie temu był do obejrzenia, zaproszono tam ludzi z 50 państw świata. Obawiam się, że nikogo z Polski nie było. Szkoda. Także to są takie sygnały i odpryski, bo to jest też problem taki, że my Chin w ogóle już nie znamy. Nie mamy w zasadzie też takiej bazy zbierającej informacje, chociażby w formule białego wywiadu. Na bieżąco z Chin nie zbieramy tych informacji, nie systematyzujemy ich, także te Chiny coraz bardziej nas zaskakują, no, czego jestem dobrym przykładem, ponieważ prawda jest taka, że niemalże co tydzień pojawia się jakaś nowa informacja z różnych obszarów funkcjonowania państwa, która zaskakuje. Dopytam jeszcze może o tą kwestię małych reaktorów jądrowych.
Dlatego, że my jako Polska tak walczymy, tak jak pan wspomniał, w kwestii postawienia tych reaktorów, też nawiązaliśmy współpracę w kwestii elektrowni ze Stanami Zjednoczonymi i z Koreą. Czy w ogóle była rozpatrywana z pana, na stan pana wiedzy taka opcja, żeby podjąć współpracę z Chinami? Czy w ogóle państwa europejskie boją się albo nie mają po prostu wiedzy odnośnie tej technologii, którą Chiny dysponują? Bo jednak gdzieś ta energetyka, no to jest klucz w tym momencie. Też nasze nawet linie energetyczne nie są dostosowane do kwestii prosumentów w Polsce, albo generalnie w kwestii Unii Europejskiej pojawił się problem w związku z toczoną wojną za naszą wschodnią granicą. I gdzieś tam wyzwania cały czas się pojawiają. I tak naprawdę powiedział pan, że to rozwiązanie jest od ręki. Może nie od ręki, wiadomo, w jakimś krótszym, dłuższym okresie czasu, ale jest dostępne. A my jakby nie widzimy na takiej możliwości. Znaczy, to jest kwestia bardzo dziwacznej polityki, a zwłaszcza w przypadku takiego państwa jak Polska, ale nie wchodząc w szczegóły. To można sobie zobaczyć na YouTubie ASMR China, Hainan, a sprzed 2 tygodni materiał, gdzie te delegacje zagraniczne oglądają po prostu to, co Chińczycy robią, i bardzo łatwo zauważyć, że mamy tutaj do czynienia z państwami globalnego południa, po prostu. To jest bardzo istotny problem, ponieważ SMR-y to są reaktory, które są reaktorami trzeciej generacji. Tu nie mamy możliwości jakby wykluczenia produkcji plutonu, ale SMR-y są małymi reaktorami, w związku z tym produkcja między innymi plutonu jest tak niewielka i w tych odpadów radioaktywnych, że tutaj no, to jest bardzo poważna bariera, jeżeli chodzi o proliferację broni jądrowej, tak? Bo to jest największe zagrożenie, jeżeli chodzi o rozwój energetyki jądrowej w ogóle. Czwarta generacja reaktorów, tu już w ogóle wykluczamy proliferację broni jądrowej, ponieważ w czwartej generacji wszystko, co jest stosowane w reaktorze, jest albo poddane recyklingowi, albo zamieniane na inne istotne dla gospodarki pierwiastki i surowce. I to jest niezwykle dziwna sytuacja, ponieważ możecie Państwo to sobie sprawdzić. Zajrzyjcie proszę w stronę Wikipedia i sprawdźcie, jak wygląda opis SMR i jak wygląda opis reaktorów czwartej generacji. I zaskakujące jest to, że no, po pierwsze, w wielu przypadkach w ogóle nie ma wersji polskiej. Ostatnio zauważyłem, że w ogóle Wikipedia jest coraz mniej polska. Coraz więcej haseł, które sprawdzam, występują w różnych językach, ale polski jakoś tam nie jest najpopularniejszym językiem. Natomiast jeżeli chodzi o energetykę jądrową, jak i również na przykład o kwestię takiego projektu jak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, tam wątek chiński znika. W ogóle nie ma. W którymś, to chyba w SMR-ach, Chiny występują tylko w tabeli końcowej, jeżeli chodzi o projekty, gdzie i na pewno w reaktorach czwartej generacji, gdzie w tekście nie ma w ogóle Chin, i dopiero w tabeli jest informacja, że wszyscy mają te projekty w fazie designu albo konceptualnego designu, czyli w ogóle to jest jeszcze, nawet nie ma konkretu żadnego teoretycznego nawet. Bo to jest tylko koncepcja, są dwie pozycje, Chiny, gdzie jest under construction, a ten czwartej generacji w Shandongu, to jest reaktor, który został podłączony do sieci. Czyli, no i on ma oczywiście wszystkie atesty i wszystkie certyfikacje Międzynarodowej Agencji Atomistyki. Więc no, jesteśmy po prostu najzwyczajniej w świecie odcięci od pewnej informacji. To ma charakter oczywiście systemowy. Konsekwencją takiego działania, takiego funkcjonowania będzie sytuacja, jeżeli ktoś słucha tego, co czasem mówię w internecie na kanale Chiny według Leszka Ślazyka, ten wie, że ja ostrzegam, że to się skończy tym, że za 10-15 lat będziemy po prostu w sytuacji trudnej. Jeżeli chodzi na przykład o energię elektryczną, w porównaniu z takimi państwami jak Maroko,
albo Egipt, albo Zjednoczone Emiraty Arabskie, ponieważ te państwa bardzo czynnie biorą udział w pracach, między innymi związanymi z energetyką jądrową, które są prowadzone w Chinach czy przez Chiny. To dotyczy również działań w kosmosie, to dotyczy również w rozwoju nanotechnologii czy biotechnologii. Natomiast my jesteśmy zupełnie z boku, demonstrujemy taką postawę wypierania, ewentualnie, no, tak jak w przypadku samochodów elektrycznych, że będziemy prowadzić teraz dochodzenie, czy te pojazdy nie są subsydiowane, tak jakbyśmy my nie subsydiowali pojazdów elektrycznych w Europie. No, zupełnie kontrproduktywne to jest działanie, także to nie ma sensu, a przez wzgląd taki, o którym pani mówiła, czyli bezpieczeństwo energetyczne, to powinniśmy mieć wiedzę jak najgłębszą, jak najszerszą na temat tego, co się dzieje, i wybierać takie opcje, które nam, tylko nam, bez względu na to, czy komuś się to podoba, czy nie podoba, je wybierać. Jeżeli mamy do wyboru projekt, który być może powstanie, ale niekoniecznie, bo jeszcze go nie ma, bardzo konkretną konstrukcję, która jest, istnieje, powinniśmy się nią przynajmniej zainteresować, żeby wiedzieć, gdzie ewentualnie leżą zagrożenia, na przykład jeżeli chodzi o tego typu konstrukcję, albo czy ta strona, która nam proponuje coś, co nie istnieje, ale jednak ma kosztować, a czy tak naprawdę nie wodzi nas gdzieś tam na manowce. No bo mówimy o projekcie, który powstanie może za 10 lat. To jest 10 lat, dekada. To jest po prostu w dzisiejszych okolicznościach technologicznych, no to jest ogromna przepaść, tak? Bo jeżeli sobie pomyślimy, jak wyglądały chociażby telefony komórkowe 10 lat temu, jak wyglądają dzisiaj, czy jak wyglądają urządzenia nie wiem, zwykłe domowe, jak wyglądał smartwatch, jeżeli wyglądał 10 lat temu, jak wygląda dzisiaj, jaką pełni funkcję, tak? Czy płaciliśmy zegarkami 10 lat temu, a czy możemy to zrobić dzisiaj, i tak dalej, i tak dalej. 10 lat to jest po prostu epoka dzisiaj. Więc w związku z tym, że to też niedawno o tym pisałem, że podstawą w ogóle jakiejkolwiek myśli rozwoju dzisiaj jest energia elektryczna, to jest fundament wszystkiego w dzisiejszych okolicznościach przyrody, no to tu powinniśmy bezwzględnie działać, grać na siebie wyłącznie, tak? Bez względu na to, czy się to komu podoba, czy nie. Jeżeli świat nie ma do zaoferowania nic lepszego, powinniśmy wybrać tą opcję, którą wybiorą na przykład takie państwa jak Kenia. Pojawiały się pierwsze pytania, które właściwie bardzo też do tego, co pan przed chwilą mówił, nawiązują. Pierwszy z nich, czy w dalszej perspektywie Chiny stawiają raczej na ekspansję, czy strategiczną niezależność, a może izolacjonizm? Kawa nie wyklucza herbaty, czyli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie Chiny mogą teoretycznie wrócić do tej sytuacji, na tą pozycję, którą zajmowały na przełomie XVIII i XIX wieku. I proszę pamiętać, że wtedy to Chiny decydowały, co komu sprzedają i co jest walutą handlową. To jest podstawa wybuchu wojen opiumowych, tak? Chińczycy powiedzieli Brytyjczykom, że Brytyjczycy nie mają nic ciekawego do zaoferowania Chinom. W związku z tym za wszystkie chińskie towary muszą płacić srebrem. I to była przyczyna, tak naprawdę fundament wojen opiumowych, no bo Brytyjczycy liczyli na handel wymienny. Natomiast okazało się, że trzeba płacić srebrem. Chiny chcą chronić, to jest. Gdzieś tam nam to zawsze umyka. Mamy do czynienia z obszarem równym Europie, zamieszkałym przez 1 miliard 400 milionów ludzi. Jest to rynek? Jest. W związku z tym, oczywiście nie w długiej perspektywie, ale w pewnych okresach turbulentnych, ogólnoświatowych, Chiny mogłyby się zamknąć i funkcjonować wewnątrz, nie tracąc jakby w tempa. Zresztą to się już w tej chwili pomału zaczyna dziać. Temu służy ten projekt dwóch obiegów, gdzie istotą tego pierwszego obiegu jest przede wszystkim konsumpcja.
Oczywiście to nie wychodzi, ale mamy do czynienia z gigantycznym organizmem, mechanizmem, więc wszystko wymaga czasu. Natomiast jeżeli chodzi o izolacjonizm, nie. Absolutnie. Izolacjonizm, bo też musimy wziąć pod uwagę, że akurat w przypadku Chin wyciąga się wnioski z przeszłości. Niegdysiejszy izolacjonizm stał u podstaw upadku Chin. Chiny się odizolowały, nie wiedziały o świecie nic i świat Chiny zaskoczył w latach 30. XIX wieku. I to zaskoczenie skutkowało tym, że Chiny trwały w permanentnym, no, takim historycznym rozgardiaszu do 1949 roku, czyli no, 120 lat nieustannych wojen, powstań, różnego rodzaju klęsk i tak dalej, i tak dalej. Więc Chiny absolutnie nie będą się izolować. Tutaj wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje, jeżeli chodzi o obecność Chin w portach światowych, jak bardzo szybko rozbudowuje się ten system portów, gdzie Chiny albo mają swoje udziały jako firmy udziałowcy w danych spółek portowych, albo tak jak w przypadku portu w Pireusie, wydzierżawią te porty w związku z trudną sytuacją finansową owych portów w jakimś tam momencie. No, dzierżawią wieczyście, czyli na 99 lat poszczególne porty. To jest też kwestia pozyskiwania surowców, chociażby wymiany intelektualnej, technologicznej i tak dalej, więc ten kontakt ze światem na pewno będzie. Tylko tak jak mówię, no, Chiny będą się zachowywać jak żółw. W momencie, kiedy świat zwariuje, no to Chiny chcą być gotowe na to szaleństwo i się od tego szaleństwa po prostu móc odciąć, żeby przetrwać. Taka, myślę, temu pomysłowi towarzyszy idea, że Chiny po prostu muszą przetrwać nawet najgorsze momenty w całkiem dobrej kondycji i wszystko wskazuje na to, że ten plan da się zrealizować. Kolejne pytanie. Jakimi kosztami odbywa się sprawna, a w standardach europejskich przyspieszona realizacja gigantycznych inwestycji, które są prowadzone? No właśnie, to jest zaskakujące. Ja jestem osobą, która doświadczała tego momentu takiego kapitalizmu krwawego w połowie lat 90., gdzie naprawdę pojęcie etyki w ogóle nie funkcjonowało w chińskim biznesie i gdzie to ten gwałtowny rozwój przedsiębiorczości przede wszystkim, taki naprawdę hardkorowej, kapitalistycznej przedsiębiorczości, ten rozwój skutkował absolutną dewastacją środowiska. W takich miastach jak Szanghaj po prostu nigdy nie było słońca. To pamiętam bardzo dobrze, że słońce występowało jak taki punkcik, jasny punkcik zawsze zamglonym, takim przesłoniętym smogiem niebie. Proszę zauważyć, jak często dochodzą nas dzisiaj informacje o smogu w Pekinie. Ile razy w roku słyszymy o tym, że w Pekinie jest klęska smogu, nie można wychodzić z mieszkań. Prawdopodobnie w ogóle już nie słyszymy o tym, ponieważ bardzo szybko zmienia się charakter tej chińskiej gospodarki. W tej chwili tak naprawdę położono nacisk na gospodarkę zieloną. Oczywiście, ponieważ ta gospodarka wymaga ogromnej ilości energii, no to w związku z tym, że Chiny budują strategie, do których zmierzają za pomocą taktyk, no w chwili obecnej oczywiście buduje się elektrownie węglowe, ale to nie są te elektrownie węglowe, które funkcjonowały 20 lat temu. One działają zupełnie inaczej. Nie ma już właściwie takich miejsc, gdzie nie można oddychać, a było tak w Chinach, w wielu miejscach, szczególnie na północy, szczególnie zimą, gdzie po prostu nie dało się oddychać. Chiny były największym na świecie, w cudzysłowie, producentem osób chorych na raka płuc, nie tylko przez spalenie papierosów, ale głównie przez obciążanie organizmów mikrocząsteczkami, tymi 10, 2,5 PM.
No i do dzisiaj to, co jest problemem w Chinach, to jest zanieczyszczenie wód, bo to nie jest tak łatwa sprawa, jak w przypadku zadbania o czyste powietrze. To zatrucie wód w Chinach jest poważniejsze, no bo to są zatrucia gleby, to są różnego inne też czynniki. No i też ograniczenie wód. Chiny to jest no niecałe 20% populacji, natomiast Chiny posiadają 6% zasobów wodnych świata. 6%. I no to jest od zawsze poważny problem w Chinach, zwłaszcza znowu na północy, w takich miastach jak Pekin czy Qingdao. I to jest jeden z istotnych kosztów. Natomiast myślę, że takim kosztem, myślę, często pomijanym, a według mnie bardzo istotnym, to są skutki społeczne. Czyli przede wszystkim takie zamieszanie w obszarze rodziny, modelu rodziny, w obszarze patriarchalnego modelu społeczeństwa w ogóle jako takiego. Rośnie bardzo dużo, bardzo szybko rośnie liczba kobiet, które decydują się na życie samotne, samodzielne. Władze ostatnio nawet uznały, że samotne matki mogą być traktowane tak samo jak matki zamężne, czyli pozyskiwać te wszystkie rodzaje wsparcia socjalnego dla matek, bo do niedawna one po prostu były traktowane jako nieistniejące, czy matka samotna nie była równa matce zamężnej. Dzisiaj tak, co więcej, kobiety, które deklarują się, że nie chcą budować żadnych związków, mają też prawo do in vitro, więc to jest też duża zmiana. Jest dużo też problemów związanych z relacjami pomiędzy rodzicami a dziećmi, bo to są też inne świadomości, inne przestrzenie. Chiny się w ciągu 30 lat zmieniły z państwa, które było biedne jak Etiopia, do drugiej gospodarki świata. Jest bardzo podobna, jeżeli chodzi o stosunek do pracy, do takich państw jak Korea Południowa czy Japonia. Ten stosunek do pracy jest zupełnie inny niż ten, który my znamy chociażby ze swojej rzeczywistości. To też powoduje, że relacje chociażby rodzice-dzieci są silnie zaburzone. No, jest sporo tego rodzaju problemów, tylko one moim zdaniem położone są, czy znajdują się zupełnie gdzie indziej niż się o tym mówi. Czyli, chociażby w kwestii środowiska naturalnego. Środowisko naturalne jest naprawdę bardzo istotne dla chińskich władz i sam mogłem to obserwować, jak od takiego naprawdę zdewastowanego miejsca, jak na przykład była w miejscowość Shaoxing, gdzie rzeka zmieniała kolor właściwie co dobę i to kolory były tej rzeki fantastyczne. Po 20 latach w tej samej rzece po prostu można łowić ryby i kąpią się bez żadnego problemu, bez żadnej szkody dla swojego zdrowia ludzie. Natomiast no, to tempo rozwoju, to tempo zmian nie zostaje bez śladu, jeżeli chodzi o tą tkankę społeczną, tą taką głębszą tkankę, mam na myśli tą sferę psychologiczną. Bardziej tutaj widać wiele zmian i wiele takich niekorzystnych procesów, które między innymi przejawiają się bardzo niską rozrodczością. Ona ma związek z kosztami życia oczywiście, ale to też jest problem dotyczący całej Azji Wschodniej, że w większości państw, czyli na przykład w Japonii, w Korei Południowej i w Chinach, bardzo dużo młodych kobiet w ogóle nie chce mieć dzieci. Nie dlatego, że to są koszty, tylko z przyczyn, które nie do końca są w tej chwili jeszcze zbadane. Natomiast bardzo duży odsetek, ponad 30% na przykład młodych Japonek twierdzi, że w ogóle nie zamierza mieć dzieci i no, to jest poważny problem.
dla państwa, między innymi, czy też w tej chwili przede wszystkim dla Chin. Też nawiązując jeszcze do dzieci, była taka głośna kwestia o zawyżaniu statystyk urodzeń przez Chiny. Dlaczego w ogóle było coś takiego robione? Wiadomo, że konsekwencje, które były związane z projektem tego jednego dziecka, to też wiąże się teraz ze zmianami społecznymi, o których pan powiedział, że kobiety też świadomie już teraz nie chcą mieć dzieci. Wcześniej nie mogły, teraz świadomie nie chcą, ale ciekawi mnie, bo ten wskaźnik dzietności, który był wskazany przez Chiny w 2020 roku, był rekordowo niski, był nawet niższy według tej rzeczywistej dzietności, która była w Polsce. I zastanawiam się, w jakim celu władze Chin manipulują tymi statystykami urodzeń. Ja nie wiem, czy manipulują. Jeżeli pokazują, że dzieci się rodzi mało, to znaczy, że polityki prorodzinne i te prodzietne się nie sprawdzają. Więc jeżeli te liczby spadają, to znaczy, że to byłoby dziwne manipulowanie, czyli udowadnianie, że się jest niesprawnym w pewnym obszarze. Jak się mówi o tym szeroko i często, że to jest bardzo poważny problem. On wynika z dwóch przyczyn. Pierwsza przyczyna jest taka, że wszystko wymaga też konkretnego kontekstu historycznego. Program Jedna rodzina, jedno dziecko wprowadzano pod koniec lat 70., gdzie w Chinach nastąpił boom narodzin i stało się dla władz chińskich jasne, że jeżeli ten niekontrolowany przyrost naturalny będzie trwał, to państwo, które i tak było już bardzo mocno poszkodowane, zniszczone, ekonomicznie poturbowane, ono po prostu nie udźwignie tego ciężaru, nie będzie w stanie wykarmić tych wszystkich ludzi. Liczono, że do 2020 roku będzie w sumie 2 miliardy Chińczyków, tak? 2 miliardy Chińczyków. I musimy pamiętać, że to był rok 78-9, gdzie Chiny były naprawdę bardzo biednym państwem. Ja pierwszy raz wylądowałem w Chinach w 94 roku i naprawdę chciałem, żeby mnie ktoś stamtąd zabrał natychmiast i chciałem do Polski, która nie była najpiękniejszym miejscem na ziemi, ale i tak była znacznie fajniejszym miejscem niż te. Ja trafiłem do Szanghaju, czyli do jednego z najlepiej rozwiniętych miast w tym państwie. Natomiast potem pojawiła się historia taka, że nagle się okazało, że państwo sobie radzi. Zniknął w ogóle, pamiętajmy, koniec lat 70. jeszcze to były sfery głodu w Chinach. Były obszary, gdzie okresowo panował głód. Średnia życia przełom roku 60-61 to było 49 lat. Średnia przeżywalności w Chinach 49 lat. Dzisiaj mamy w dużych miastach 80-82 lata średnia życia w 40 lat. Więc pojawiło się zjawisko, które nie było przewidywane pod koniec lat 70., czyli tak duża poprawa jakości życia, że ta średnia gwałtownie się wydłużyła. Więc mieliśmy wyhamowanie w liczby narodzin dzieci, tylko trzeba pamiętać również, bo to są wszystko szczegóły, w których diabeł tkwi. Ta polityka dotyczyła wyłącznie miast, a nie terenów wiejskich i nigdy nie dotyczyła mniejszości etnicznych. To jest bardzo ważne. Więc to polityka jedna rodzina, jedno dziecko, ona miała charakter ograniczony. Aczkolwiek, jeżeli zajrzycie Państwo do artykułów na Chiny24.com z 2010-2011, to tam jeszcze sporo jest historii o przymusowych aborcjach, o tego typu rzeczy. To w tej chwili w ogóle nie funkcjonuje, nie istnieje. Natomiast Chiny wpadły w taką pułapkę, w którą wpadły wszystkie państwa rozwinięte. Czyli na tyle się poprawiła jakość życia, że w bardzo wielu przypadkach ludzie młodzi nie chcą sobie brać na garb takiej odpowiedzialności, takiego ciężaru, takiej niewygody, jaką są dzieci. No i to się nałożyły na siebie te
dwie historie, czyli z jednej strony właśnie ograniczenie narodzin wynikające z polityki, z drugiej strony ze zmiany w ogóle mentalności. Tak? A mówimy o państwie, które jeszcze do lat 70., jeszcze do lat 70. tolerowane było wielożeństwo w niektórych prowincjach. No i generalnie każda rodzina to było statko dzieci. Tak? To nie było dwójka, trójka, tylko to było paręnaścioro dzieci. Z dużą śmiertelnością zresztą. Ale to był inny model w ogóle. Model klanowy. I to też uległo zmianie. Więc te manipulacje to jest, myślę, swego rodzaju przekłamanie. Natomiast dzisiaj raczej mówi się wprost o tym w problemie i szuka się rozwiązania. Tyle, że musimy też pamiętać o tym, że to, co było fundamentem, to, co było podstawą do stworzenia tego projektu Jedna rodzina, jedno dziecko, była analiza, która mówiła, że optymalną liczbą mieszkańców Chin jest liczba około 800 milionów ludzi. Że to jest ta liczba, która pozwala funkcjonować państwu tak, jak trzeba i pozwala na samowystarczalność, jeżeli chodzi o wyżywienie. I być może, nie wiem, nie mam takich koneksji, ale być może ta idea cały czas przyświeca Chinom. Przy czym no, problemem jest to, że gwałtownie rośnie ta grupa wiekowa osób starszych. I no to w oczywisty sposób zaburza takie tradycyjne cykle, które mają związek z ekonomią. Na przykład no, cykl taki, który dotyczy zakładania nowej rodziny, czyli trzeba kupić mieszkanie, albo dom wybudować. To mieszkanie i dom trzeba wyposażyć w odpowiednie sprzęty i pojawiają się dzieci, które trzeba wyedukować itd., itd. To są czynniki napędzające konsumpcję, bardzo istotna, o czym przed chwilą mówiłem, kwestia dla nowego modelu ekonomicznego Chin. No ale też no, to jest ten taki naturalny model, w którym społeczeństwa funkcjonują i się rozwijają. Jak to będzie się rozwijać dalej? A możemy puścić wodze fantazji, ponieważ Chiny, w odróżnieniu od Europy, nie są ograniczone w żaden sposób etycznie. Także nowy piękny świat Huxleya w Chinach jest możliwy. Nie sądzę, żeby ktokolwiek miał tam problem z wprowadzeniem tego typu rozwiązań, że skoro nie ma dzieci i ludzie nie chcą mieć dzieci, to je po prostu sobie produkujmy. To jest możliwe. Jeżeli chodzi o Azję Wschodnią, nie będzie to w ogóle temat dyskusji natury etycznej, tak? Po prostu pragmatyzm potrzebujemy. No to takie jest rozwiązanie. Możemy zrealizować, się zrealizujemy. Na dzień dzisiejszy na pewno warto zwrócić uwagę na rozwój robotyki humanoidalnej. To też taki temat, który w ogóle się w Polsce nie był sexy w żaden sposób. Kilka tygodni temu Ministerstwo Technologii i Informatyki, czy też Informacji, jak to woli, opublikowało dokumenty, wedle których Chiny w ciągu najbliższych 2 lat, czyli do roku 2025, mają zbudować komplementarny, kompletny łańcuch produkcji robotów humanoidalnych, a w 2027 roku mają być światowym liderem, jeżeli chodzi o produkcję tego typu robotów. A dlaczego? Dlatego, że jeżeli pojedziemy w interior, gdzieś tam dalej od wybrzeża i odwiedzimy dowolne fabryki chińskie, to w tych wszystkich fabrykach problemem jest kadra. Po prostu nie ma ludzi do pracy, zwłaszcza młodych, ponieważ młodzi ludzie nie chcą pracować w fabryce, ponieważ te same pieniądze można zarobić jako kurier. Więc po co się męczyć? Praca w fabryce nie jest fajna. Można te same pieniądze zarobić jako kurier albo jakiś członek organizacji e-commerce'owej. Więc tutaj jest problem, jeżeli chodzi o pracę w fabrykach. Przeciętna w wieku to jest 50 plus, jeżeli chodzi o zakłady produkcyjne w Chinach. I tutaj znowu, jeżeli Państwo zajrzycie sobie do artykułów Nikkei Asia, okazuje się, że ponad 80% zakładów produkcyjnych w Japonii,
korzysta z pracy osób 70 plus. Więc ten problem nie dotyczy tylko Chin. To jest też dość zaskakujące dla mnie, że wiele łez lejemy w medialnie na temat upadających Chin, które mają problem z demografią. Natomiast zupełnie nie zwracamy uwagi na to, że sami mamy problem z demografią i że ten problem dotyczy między innymi takich państw jak Japonia. No, wyobraźcie sobie Państwo, osoby 70 plus, które pracują w zakładach produkcyjnych, tak? W 80% w tego typu firm, mniejszych czy większych w Japonii. I faktycznie, jeżeli pojechać do Hongkongu na przykład, czy do Singapuru, w wielu miejscach, takich jak sklepy, spotkacie osoby, które po prostu pracują, bardzo starsze osoby, oczywiście sprawne, bez żadnych problemów fizycznych i psychicznych, które cały czas aktywnie pracują, ale to jest po prostu dowód na to, jak ten rynek pracy jest mocno poturbowany właśnie przez te czynniki demograficzne. Kolejne pytanie tutaj od naszych słuchaczy. Jakie jest miejsce struktury BRICS w polityce zagranicznej Chin? Czy ma ono znaczenie priorytetowe? Czy priorytetowe? Nie, ponieważ BRICS to jest jeden z projektów, tak? Inicjatywa Pasej Szlaku, o której się mało mówi, a która jest istotna. Takie inicjatywy jak pakistański, Boże drogi, jak to się nazywa? Korytarz ekonomiczny chińsko-pakistański, korytarz ekonomiczny, zdaje się, że tak to się nazywa. Szanghajska Organizacja Współpracy. Jest wiele też takich organizacji, o których w ogóle się rozmawia, czyli platformy chińsko-afrykańskie, platformy chińsko-arabskie, chińsko-latynoamerykańskie. Dużo jest tych przestrzeni. BRICS jest takim najbardziej widocznym formatem. To trudno nawet określić, czy to jest sojusz, czy to jest porozumienie. Bardzo mało uwagi w ogóle w Polsce poświęca się takiemu formatowi, który się nazywa RCEP. Czyli to jest strefa wolnego handlu, która obejmuje większość państw Pacyfiku, ASEAN i tak dalej, gdzie do tego formatu nie przystąpiły właściwie chyba tylko Indie. I to jest też inna perspektywa, bardzo śmieszne moim zdaniem, bo Australia, jeszcze Morrisona, pierwsza podpisała w ogóle ten układ o wolnej, bezcłowej wymianie z Chinami. Mając na uwadze między innymi swoje surowce, bo też mało kto zwraca na to uwagę, że chociażby gaz LNG, jeżeli chodzi o Chiny, największym dostawcą jest Australia. Znacznie większym niż Rosja czy jakiekolwiek inne państwo. Także tych formatów jest więcej. One są wielorakie i tak jak w każdym innym działaniu swoim, przepraszam, zwłaszcza ekonomicznym, Chiny dbają o dywersyfikację ryzyk. Tak? Jeżeli z BRICS-em nie wyjdzie, to wyjdą inne formaty. I tutaj nie ma jakiegoś takiego bardzo poważnego, znaczy inaczej. To jest sprawa bardzo poważna, ale ona nie ma takiego największego ciężaru. Myślę, że większy ciężar mają wszystkie historie związane z inicjatywą Pasej Szlaku. To się przekłada między innymi na to, podejrzewam, że też mało kto o tym słyszał, że nawet na giełdzie szanghajskiej jest osobny indeks dla firm, które są związane z projektami tej inicjatywy Pasa i Szlaku. BRICS jest o tyle ciekawy, że tutaj mamy do czynienia z no, generalnie z realizującym się czarnym snem Zbigniewa Brzezińskiego, który w latach 90. napisał taką książkę, polecam, Wielka Szachownica. Ona wyszła chyba raz w języku polskim, ale gdzieś tam w internetach można jeszcze w antykwariatach internetowych nabyć. I Zbigniew Brzeziński, przypomnę, doradca prezydenta Jimmy Cartera, on snuł taką wizję, że najbardziej niekorzystną sytuacją dla Stanów Zjednoczonych w polityce tej międzynarodowej, zwanej dzisiaj geopolityką, będzie sytuacja, kiedy dojdzie do zbliżenia Rosji, Chin i Iranu. No i to mamy do czynienia, tak? BRICS. Przypomnę, ostatnio do BRICS przystąpiły takie państwa jak Egipt,
Etiopia, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Iran. I mamy do czynienia z sytuacją, gdzie w BRICS-ie mamy realizację tego czarnego snu Zbigniewa Brzezińskiego, gdzie mamy Rosję, Chinę i Iran. To Brzeziński pisał, o czym oczywiście też zapomniano, że te państwa nie tworzą żadnego i nie stworzą żadnego sojuszu. One nie mają żadnej wspólnej bazy ideologicznej, nawet nie mają wspólnych interesów. Ale one są, że tak to kolokwialnie ujmę, ustawione plecami do siebie. One, ich wektory interesów nie przecinają się, one działają w innych przestrzeniach. Rosja w kierunku głównie zachodnim, ale też i w kierunku Korei i Japonii, czyli balansuje też interesy chińskie. Chiny to jest przede wszystkim Azja Południowa, Oceania i też w kierunku w tej południowo-zachodniej Azji. A Iran oczywiście, no, strefa w państw arabskich. No i te państwa w tej chwili znalazły się w układzie, który, to warto zwrócić uwagę, nagle znienacka skupił w sobie państwa, które posiadają ponad 45% zasobów ropy naftowej na świecie, w których mieszka, no, troszeczkę ludzi, no bo same Indie i same Chiny to prawie 3 miliardy ludzi, które dysponują ogromem, jeżeli chodzi o potencjał produkcyjny, no i które stanowią w tej chwili ogromną przeciwwagę chociażby dla państw G7, które paradoksalnie są uzależnione gospodarczo od, no, tych państw, przede wszystkim od Chin, Rosji, ale również i Indii, no bo istnieje taka popularna opowieść o tym, że przeniesiemy produkcję z Chin do Indii chociażby, a Indie są właśnie członkiem BRICS-u i to tym członkiem pierwotnym. Także to jest ciekawy format, ale myślę, że o wiele bardziej znaczącym, jeżeli chodzi o kwestie ekonomiczne, jest właśnie ten format RCEP, który jest bardzo daleko od nas i pewno dlatego nas w ogóle nie interesuje. A to jest, no, taka historia, która chociażby świadczy o tym, jak bardzo Stanom Zjednoczonym się wymknął ten cały obszar, no, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, między innymi gospodarcze, o budowanie wpływów. Tam się Chińczycy bardzo zręcznie wślizgnęli, a pracowali nad tym, no, ponad 7 lat, żeby stworzyć ten format. Z państwami takimi jak Japonia, czyli, no, państwami, z którymi relacje są trudne, ale dopięto i to też świadczy o tym, że takie państwa jak Japonia czy Korea Południowa w sytuacji rosnącego konfliktu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami niekoniecznie będą chciały wziąć czyjąkolwiek stronę w takim konflikcie czynną. To jest taka rzecz, która powinna też, no, stanowić element rozmyślania nad tym, czy chociażby coś takiego jak wojna o Tajwan może wystąpić i czy może być przyczynkiem do wojny światowej. Kolejne pytanie. Czy Polska powinna skupić się na rozwoju relacji z Chinami? Nie jesteśmy przez nich raczej uznawani za realnego partnera. Dodatkowo to Stany Zjednoczone są liderem technologicznym na świecie. Czy to współpraca z USA nie pozwoli nam na zachowanie przewagi technologicznej? Jeżeli chodzi o wybieranie partnerów, to tej osobie pytającej proponuję sprawdzić takie hasło Jałta i co z tego wyniknęło. A nie, nie, no to jest ta rzecz, która mnie bardzo frustruje, czyli mieszamy do kwestii politycznych, dyplomatycznych emocje. A dzisiaj się nad tym zastanawiałem, że ten polski charakter bardzo dobrze oddaje polskich hymn, który mówi, tak nam wskazał Bonaparte, jak zwyciężać, nas nauczył Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Przy czym nie kojarzymy w ogóle Bonapartego z takim pojęciem sumy bajońskiej, a warto sobie te kropki połączyć. No nie, to nie jesteśmy, zwłaszcza dzisiaj, w okolicznościach takich, gdzie powinniśmy wybierać między tatą a mamą. Tutaj ten wybór w ogóle nas nie powinien zajmować. Powinno nas zajmować to, co jest dla nas dobre.
Założenie, że Stany Zjednoczone są w każdej kategorii technologicznie lepsze od kogokolwiek na świecie, jest nieprawdziwe, już nie jest prawdziwe. Wystarczy sobie przeczytać zeszłoroczny raport, to się nazywa Technology Tracker, australijskiego think tanku opracowany. To jest raport za pieniądze Departamentu Stanu. Znowu zapraszam na stronę chiny24.com albo po prostu to chyba API, to się nazywa Technology Tracker, wystarczy sobie spojrzeć. Na 44 badane technologie, 37, numer 1 to są Chiny, reszta to są Stany Zjednoczone. Zmienia się to bardzo szybko właśnie. Tego nie zauważamy, tego też nie bierzemy pod uwagę. A co jest bardzo istotne i determinujące moim zdaniem w ogóle ten układ sił międzynarodowych, to stosunki potencjałów produkcyjnych pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Chiny w tej chwili są już pięciokrotnie większe, jeżeli chodzi o potencjał produkcyjny, realnej produkcji w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi. Chiny mają w tej chwili potencjał większy jako Chiny niż Stany Zjednoczone, Japonia, Korea Południowa i Niemcy razem wzięte. I to jest trend, który się pogłębia, ponieważ chociażby tak jak Europa, wbrew deklaracjom i wbrew temu, co mówi się publicznie, my się cały czas wyzbywamy, chyba coraz szybciej nawet, przemysłu. Między innymi dlatego, że po wojnie z Rosją okazało się nagle, surprise, surprise, że energia elektryczna jest niezwykle droga. W ogóle energia jest droga w Europie. I przestaliśmy być konkurencyjni, przestaliśmy. No to wystarczy po prostu obserwować doniesienia prasowe, chociażby z zeszłego miesiąca, informacje w Europie zamknięto kolejne trzy fabryki opon. Zamknięto dwie fabryki polikrzemów, które są podstawą do produkcji ogniw fotowoltaicznych. Skala inwestycji firm chemicznych, jeżeli chodzi o przenoszenie się głównie do Chin, ale również do Indii, no to są miliardy dolarów. Sama firma BASF w pojedyncze projekty inwestuje pieniądze w skali 10 miliardów dolarów per sztuka. A my opowiadamy o tym, że Stany Zjednoczone no, są liderem technologicznym. Jeżeli Państwo sobie przeczytacie informacje dotyczące chociażby kwestii potencjałów produkcyjnych właśnie w tym wymiarze militarnym, no to dokumenty zeszłoroczne wywiadu amerykańskiej marynarki wojennej wskazują na to, że potencjał stoczniowy, różnica pomiędzy potencjałem stoczniowym Chin a Stanów Zjednoczonych jest 200 do 1. 200 do 1. W związku z tym Chiny są w stanie produkować seryjnie krążowniki i niszczyciele w swoich stoczniach w Szanghaju, a po drugiej stronie mamy próby remontowania no, w jednostek, bo fakt, Stany Zjednoczone mają największą liczbę lotniskowców na świecie. Tylko co z tego, jeżeli bodaj 7 w tej chwili jest w służbie, a reszta jest w remoncie. Jest problem z tym, żeby te jednostki remontować. I znowu warto zaglądać do dokumentów chociażby publikowanych przez Kongres czy przez Senat Amerykański, który zamawia różnego rodzaju opracowania w amerykańskich think tankach. No i te opracowania są dość nieprzyjemne, bo one mówią o tym, że Stany Zjednoczone z jednej strony wyzbyły się w latach 80., 90., na początku lat 2000, wyzbyły się swojego potencjału produkcyjnego, nie kształciły kadr. W związku z tym, okej, można powiedzieć sobie, że przenosimy produkcję z punktu A do punktu B, tylko że musimy mieć ludzi, którzy będą tam pracować, tak? Specjalistów, fachowców. Robotników wykwalifikowanych, techników, inżynierów, tego nie ma. Dlatego Apple nie może się przenieść do Stanów Zjednoczonych, bo nie ma kadr. Nie ma kadr. Nawet jeżeli byłyby pieniądze na to, żeby tę produkcję przenieść, to nie ma kadr. Ja przypomnę, że taka firma od mikrochipów ASML musiała sprowadzać, nie wiem, TSMC z Tajwanu, która miała budować gigantyczną
fabrykę chipów w Stanach Zjednoczonych, musiała zacząć sprowadzać swoich ludzi z Tajwanu, bo w Stanach Zjednoczonych się okazało, że nie można pozyskać kadr do pracy w wielkiej fabryce za wielkie miliardy budowanej. No i to jest bardzo poważny i niezauważalny problem. To jest problem, który no, może bardzo mocno się nam objawić w momencie, kiedy na przykład nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych zostanie ponownie Donald Trump i zamknie kurek z finansowaniem wojny w Ukrainie. Między innymi też dlatego, że to jest też jeden z wniosków wynikających z tych amerykańskich raportów, że po prostu potencjał produkcyjny Stanów Zjednoczonych jest na tyle ograniczony, że Stany Zjednoczone nie są w stanie obsługiwać w tej chwili konfliktów na więcej niż jednym obszarze. Tak? Mamy Ukrainę, mamy w tej chwili Morze Czerwone. Stany Zjednoczone uważają, że największym przeciwnikiem są Chiny, a proszę zauważyć, że nawet część floty, która funkcjonowała w okolicach Morza Południowochińskiego, została przekierowana na Morze Czerwone. Te same dokumenty mówią o tym, że w tej chwili, nawet jeżeli chodzi o kadry wojskowe, no, Stany Zjednoczone posiadają zbyt ubogą kadrę, jeżeli chodzi o pilotów samolotów, by funkcjonować jednocześnie na dwóch odległych frontach. Nie ma takiej możliwości. I to nie jest moja wyobraźnia, czy też chińska propaganda, tylko to są po prostu amerykańskie oficjalne dokumenty, które warto przeglądać, warto się z nimi zapoznawać. Między innymi taka organizacja jak Fundacja Heritage.com, konserwatywna, co roku publikuje taki raport na temat stanu armii amerykańskiej w generaliach. No, jest tych materiałów bardzo dużo, tylko że my no, jakby nie zajmujemy się nimi, bo no, głównie docierają do nas informacje z tak zwanych mediów głównego nurtu, a te media, no, do czego się wczoraj czy przedwczoraj zaczął przyznawać pan Mark Zuckerberg, no, one się zajmują czym innym jak informacja. To nie jest informacja, tak? My nie żyjemy w świecie informacji, tylko żyjemy w świecie, który ma wywoływać w nas różnego rodzaju emocje, najlepiej negatywne, tak żebyśmy się pobudzali wewnętrznie, aktywowali i w tym wzmożeniu brali udział w jakichś w mniej lub bardziej bezsensownych dyskusjach w internecie. To jest no, ta funkcja mediów społecznościowych, które też są uzależnione, znaczy, przepraszam, mediów głównych, które są uzależnione od mediów społecznościowych, takich chociaż w politycy, no bo zauważcie Państwo, że główną areną funkcjonowania dzisiaj polityków, również polskich, jest na przykład portal X, czyli kiedyś Twitter, tak? No to nie jest fajne, nie jest fajne i na tym polega też różnica pomiędzy tym, jak funkcjonuje polityka takich państw jak Chiny czy Arabia Saudyjska i ta polityka w naszych realiach. Czyli u nas jest tak, że każdy z polityków chce błysnąć, w związku z tym czegokolwiek się dowie, jakikolwiek okruch spadnie w jego kierunku, on się natychmiast tym okruszkiem musi podzielić z całym światem, no bo chce no, przyciągnąć do siebie uwagę, bo w konsekwencji jest osobą rozpoznawalną, w konsekwencji może liczyć na większą liczbę głosów. Natomiast w normalnym świecie, w takim świecie, w prawdziwej dyplomacji, no, po prostu waży się słowo, oszczędza się, mówi się mało. I moim zdaniem to, co się w tej chwili dzieje i ta sytuacja, której no, jakiś czas temu się obawiałem i mam wrażenie, że ona się zrealizowała, doszliśmy do sytuacji takiej, że my nie wiemy na dzień dzisiejszy, w jakich obszarach na przykład Chińczycy blefują, a gdzie to, co mówią, jest prawdziwe. Chodzi mi o takie deklaracje albo między wierszami, albo takie deklaracje oficjalne.
uzyskujemy informacje na przykład takie, że pojawiła się jakaś nowa broń hipersoniczna albo jakieś nowe rozwiązania w obszarze laserów, przestrzeni kosmicznej, cokolwiek. Nie jesteśmy w stanie już zweryfikować, czy to jest prawda, czy to jest blef. A to oczywiście w najprostszy sposób osłabia, ale zgodnie z tradycyjnymi taktykami i strategiami chińskimi, osłabia nas. Tak, bo nie jesteśmy w stanie kalkulować. Jeżeli nie wiemy, co jest blefem, a co jest prawdą, to nie jesteśmy w stanie kalkulować, jakie są nasze szanse, jakie są nasze realne siły, na przykład w bezpośredniej konfrontacji. Straciliśmy to między innymi, uważam, przez taką, a nie inną formę mediów społecznościowych, z którymi akurat w Chinach takiego problemu nie ma. Po tym to będzie z mojej strony ostatnie pytanie, chyba że jeszcze coś mi się nasunie, ale zachęcam później do zadawania pytań bezpośrednio panu. Czy ostatnie wybory na Tajwanie coś zmieniły w kontekście tego, co linii Chiny-USA, ale też pod kątem potencjalnych wyborów, które się zbliżają w Stanach Zjednoczonych, możliwej wygranej Trumpa? Czy te w ogóle wybory na Tajwanie mają jakieś znaczenie? Mają no, w wymiarze takim symbolicznym, to znaczy prezydentem został demokrata, no, ale co z tego, skoro głową parlamentu został członek partii Guomintangu, czyli tej partii, która pierwotnie była partią militarnym przeciwnikiem komunistycznej partii Chin, a teraz jest taką partią, która optuje za utrzymaniem status quo. Po prostu nie drążmy tego tematu, niech zostanie jak jest, wszyscy są zadowoleni. Więc na wyspie oczywiście występuje zdrowa równowaga prawda jest taka, że jeżeli porozmawiamy z ludźmi, którzy mieszkają na Tajwanie, że nikt tam nie marzy o tym, żeby stać się na przykład drugą Ukrainą, to na pewno nie wchodzi w grę. Też po stronie chińskiej nie ma absolutnie takiej woli, by zdobywać Tajwan siłą, ponieważ Tajwańczycy to są Chińczycy. No i to byłaby po prostu kolejna wojna domowa, która nie wiadomo, jakie przyniosłaby skutki. Na pewno wizerunkowe żadne albo tylko złe. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze i społeczne, tutaj wynik jest na minus, nie ma żadnych uzysków. Natomiast jeżeli chodzi o wybory w Stanach Zjednoczonych, to nie ma żadnego znaczenia, kto wygra, ponieważ w Stanach Zjednoczonych obowiązuje konsensus, że Chiny są najważniejszym przeciwnikiem Stanów. Czy to będzie Trump, czy to będzie Biden, jeżeli Biden dożyje, chociaż nie, między nimi jest tylko 3 lata różnicy, więc obaj nie są najmłodsi. W istocie nie ma żadnego znaczenia, czy wygra demokrata, czy republikanin. Chiny i tak będą ciotką samo zło, więc to nie ma dla Chin znaczenia. W związku z tym właśnie Chiny konstruują sobie zupełnie inne układy na świecie i przenoszą ciężar zainteresowania. To widać chociażby w wynikach eksportu chińskiego, czy z takich działaniach dyplomatycznych, chociażby to najbardziej spektakularne, czyli mediacja pomiędzy Iranem a Arabią Saudyjską, skuteczna. To samo dzieje się w Afryce, to samo się dzieje w Ameryce Południowej. Także Chiny prowadzą taką politykę. To jest chiński rodzaj decouplingu, ta polityka ma doprowadzić do sytuacji, że bez względu na to, jak będą się układały relacje ze Stanami Zjednoczonymi, czy w ogóle z Zachodem jako takim, no to Chiny będą miały dalsze szanse rozwoju i będą po prostu funkcjonować w innych obszarach. Natomiast tak jak wybory na Tajwanie de facto koniec końców nie mają większego znaczenia dla samych Chin, bo to kto tam występuje jako prezydent czy szef parlamentu, w istocie nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma to, czy relacje chociażby ekonomiczne-gospodarcze będzie można kontynuować bez szwanku dla obu stron. Dla Tajwanu akurat Chiny są o wiele ważniejszym partnerem niż Tajwan dla Chin. O tym musimy pamiętać. Tak, Tajwan to jest 20 milionów plus, a Chiny to jest 1 400 000 000 ludzi. Więc to jest trochę zaburzona proporcja.
Natomiast nikt w Chinach nie wierzy w to, że relacje ze Stanami Zjednoczonymi ulegną gwałtownemu ociepleniu, chyba że ziści się to, co zadeklarował Trump już chyba 6 miesięcy temu, że Stany pójdą w nową wersję doktryny Monroe. Czyli Stany dla Stanów. To jest bardzo możliwe, że ta liczba problemów wewnętrznych Stanów Zjednoczonych spowoduje, że Ameryka skupi się na bronieniu granicy południowej przed Meksykanami, układaniu relacji z Kanadą i próbie porządkowania spraw wewnątrz Stanów Zjednoczonych. To jest oczywiście bardzo, bardzo możliwe. Trump deklarował, że w przypadku jak to zostało określone, napaści Chin na Tajwan, Stany Zjednoczone, jeżeli on będzie prezydentem, nie będą w to w ogóle ingerować. Więc to jest też taka możliwość. I to jest z kolei dla Chin bardzo przyjemny scenariusz, natomiast dla takich państw jak Polska bardzo nieprzyjemny, bardzo niefajny, bo może się nagle okazać, że te wektory interesów rosyjskich mogą się bardzo mocno wzmocnić. Tak, mogą nabrać mocy. A jak będzie, to dowiemy się za 280 chyba dni. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z obecnych chciałby zadać jakieś pytanie panu Leszkowi? To może ja mam takie pytanie. Czego należy się spodziewać w roku 2024, takich najważniejszych wydarzeń w kontekście Chin? Jakie są najważniejsze wydarzenia, a może nawet w perspektywie 2-3 lat najbliższych? Jeżeli chodzi o, tak naprawdę trudno powiedzieć, co miało być najważniejszym wydarzeniem roku 2024, bo to są, moim zdaniem, to, co się dzieje w Chinach, to są procesy, to gdzie są właśnie, to nie jest kwestia zdarzeń, incydentów, chociaż wiadomo, że takie historie przypadkowe mogą się zawsze zdarzyć. Natomiast to, co jest istotne, to, że Chiny w tej chwili nie potrzebują zdarzeń, tylko chcą jak najwięcej spokoju. Dla Chin bardzo istotne jest to, żeby to zamieszanie, które występuje w Strefie Gazy i na Morzu Czerwonym trwało, żeby zamieszanie na Ukrainie trwało. To są, wbrew pozorom, pewnego rodzaju gwarancje bezpieczeństwa dla Chin. Więc tutaj, tak jak jeszcze w zeszłym roku Chiny wychodziły z inicjatywą mediacji pomiędzy Rosją a Ukrainą, to niekoniecznie musi się wydarzyć ponownie. Tak samo też niekoniecznie wydarzyć się musi ponownie próba mediacji, a była taka pomiędzy Palestyną a Izraelem. Więc proszę też zwrócić uwagę na to, że największe siły, czyli Arabia Saudyjska i Iran, cały czas jakby trzymają ręce z tyłu. Tutaj te obie strony nie włączają się do całego zamieszania, i myślę, że to jest też efekt działania Chin. Więc inaczej, najważniejszym zdarzeniem roku 2024 dla Chin będzie brak zdarzeń. Czyli to, co się dzieje w tej chwili, jeżeli będzie trwało przez kolejny rok i przez kolejny, to Chiny będą miały możliwość radzenia sobie z różnego rodzaju wewnętrznymi problemami, ale przede wszystkim będą mogły rozwijać te wszystkie swoje projekty związane z autarkią, czyli z uzyskaniem niezależności i budowaniem coraz silniejszych więzi właśnie z globalnym południem. To tak, myślę, że tak, to jest dla Chin w tym roku kwestia najistotniejsza. Czy jeszcze jakieś pytania? Okej, nie słyszę. W takim razie bardzo chciałam panu podziękować za czas, który z nami pan spędził i za te ogrom bardzo ciekawych informacji, o których faktycznie nigdzie nie jesteśmy praktycznie w stanie usłyszeć tak na co dzień. Wiktor, tak? Nie, to tylko takie w podziękowaniu. Ja również dziękuję.
To była ogromna przyjemność i ogromna porcja wiedzy. Także bardzo mnie cieszy. Zachęcam również Was wszystkich tutaj do obserwowania zarówno artykułów, o których Pan mówił na chiny24.com, jak i słuchania podcastu prowadzonego przez Pana Leszka, w którym są omawiane bieżące informacje. Czy coś jeszcze powinniśmy polecić? No i mam nadzieję, że niebawem ukaże się książka Czemu nie rozumiemy Chin? Przepraszam, dlaczego nie? Chciałem nazwać ją Czemu nie rozumiemy Chin, ale uznano, że słowo czemu jest niewłaściwe. Dlaczego nie rozumiemy Chin? I od razu zaznaczam, że nie wyjaśniam w pełni, dlaczego nie rozumiemy Chin, tylko przedstawiam kilka takich fundamentalnych kwestii, które sprawiają, że nie rozumiemy, i to na to chciałbym Państwu zwrócić uwagę, nie rozumiemy współczesnego świata w ogóle. Jesteśmy coraz bardziej zamknięci na świat zewnętrzny, właśnie przez to, że nie posługujemy się wiedzą, nie posługujemy się rozumem, tylko wszędzie pojawiają się opinie, które wygrywają z informacją, i wszędzie pojawiają się emocje. W związku z tym nie rozumiemy nie tylko Chin, ale nawet nie wiemy, co do końca się dzieje i dlaczego się dzieje w Niemczech, a w ogóle nie wiemy, co się dzieje w Afryce. Myślę, że mamy bardzo duży problem, gdybyśmy to sprawdzili w ogóle ze zorientowaniem się, czym jest ta Afryka dzisiaj, tak? Myślę, że bardzo, bardzo źle i niewłaściwie postrzegamy i tak dalej, i tak dalej. Więc do tej książki i przeczytania zachęcam. Na pewno też pojawi się w jakiejś zmodyfikowanej i aktualizowanej formie w internecie. Mam nadzieję, że ten projekt się uda zrealizować. I gdyby była taka okazja, mam nadzieję, że parę razy będę w tym roku gdzieś publicznie występował w Polsce. Zapraszam, bardzo chętnie rozmawiam, odpowiadam na wszystkie, nawet bardzo niewygodne pytania. Nie mam z tym problemu.